tutaj jeszcze Piotr, ale kurczę, jaka kultura, wiesz, zazwyczaj to Spirit po pierwsze zakłada grę bez WCS moda, czyli bez tych ułatwień dla obserwatorów. Po drugie, przegrały mi grę. Po drugie zaczyna grę od razu, jakby nawet nie pyta w normalnych turniejach. Po trzecie nawet nie poda ci, jaki jest wynik. Tajemniczy. Może jest 0-0, może jest 1-1, a tutaj kultura, no. Tu spyta, tu tego. Stoi przy kasie, nie? Stoi przy lazie, podchodzi barman, czegoś się napijesz, możliwe, nie? Nigdy pewnych odpowiedzi, zachowa tajemniczość, nie? No. Ale to się nazywa full focus, on jest skupiony na grze, on odpowiada tylko, żebyś wiedział, że on istnieje, ale tutaj to widać, że zawodnik pierwszoligowy, o! No i lecimy w dolnym, prawym rogu w kolorze czerwonym, polski teren numer 1, Piotr Spirit Walukiewicz. Lewy dolny róg, reprezentant rasy protoskiej w barwach niebieskich, Krystianer. No, dla Krystiana Szczęsnego z teamu Blazer będzie to oczywiście niełatwe spotkanie, bardzo, bardzo ciężki oponent. No ja dalej mimo wszystko będę lekko stronniczy w tym naszym duecie. eBay blok. Tak, tak, to będzie tak zwany eBay blok, tak jak mówisz, ale ja będę tutaj minimalnie stronniczy, twierdząc, że no ciężkie to będzie starcie dla Krystianera. Wiadomo, że się gra protosem, ale nie, moim zdaniem ci topowi terranie, a do nich zaliczam Spirita, potrafią naprawdę ładnie protosów ogrywać. Ale no w tym wywiadzie wspominał właśnie Spirit, który widzieliśmy tam jakieś 10-15 minut temu, że no boi się Krystianera trochę. Myślałem, że krzywo postawił eBaya, ale chyba jest git. No, Spirit jest bardzo dobry w late game'ie. Wydaje mi się, że no, naprawdę ma olbrzymie czonosy, czy jak to się mówi po meksykańsku, wiadomo o co chodzi. Cojones, churros. Chitosy. Bo Mauteran wierzy na tyle w siebie, żeby grać TVP w late game'ie. Spirit należy do tego typu zawodników i potrafi to wykorzystywać. Aczkolwiek jest tu, wydaje mi się, konflikt stylów, tak? Bo Krystianer gra bardzo specyficznie. Greedy, dużo ryzykuje i poniekąd to jest taka, powiedziałbym, kontra na Spirita. Wydaje mi się, że tutaj może być ciekawie na pewno, taki konflikt stylów, tak? Im bardziej defensywnie będzie grał Spirit, wydaje mi się, tym bardziej może być w niekomfortowej sytuacji. No, jak ty obstawiasz? No, też kieruję się tutaj pod Spirita bardziej, tak bym obstawiał, tak. 2-1. Tak, tak. O, to było super, nie? Pełnomapowy pojedynek. Ale dziwnie jest eks, panie, sądzisz? No. Jakoś tak zła pozycja. Czemu tu jest ryzykownie, strasznie? Co on kombinuje? Co on z tym zrobi, jak uważasz? Dokładnie mój przekaz myśli tutaj kontrolujesz, bo no nie wiem, no ten Nexus jest trochę wysunięty na mapę. Chcesz chyba dalej od terena grać. Im bliżej, tym gorzej, nie? Tak, im bliżej, tym większa szansa, że jakieś Heliony, czy Mariny, czy jakiś push wczesny z liczankami, czy jakimś cyklonem. No szczególnie, że otwarcie było pierwszym Marinem, tak? Więc zaoszczędzenie na tym Reaperze, szybsze faktory, albo więcej Marinów w tym przypadku. Może to być wiele rzeczy w aktualnym momencie, może to być nawet push z 5 marinami, z Helionem, z dodatkiem drugiego. No, większa ilość marinów na pewno broni przed każdą adeptą na chronobuście. 3 mariny kontrują adeptę, jest spokój przez jakiś czas ze strony tarańskiej. Tutaj mała konfrontacja, ale całkiem dobra dla Spirit. Chociaż, nie no, w sumie może jednego marina wyłapie. Tak, tutaj poprosi. Rzucasz jakieś tam. Słucham? Tak, rzucamy zaklęcie na migi czasami. Ja za dużo stresy gram. Let's go. 5 marinów jest w stanie bez problemu przekonić adeptkę. I 2 heliony, follow-up. Tak, ale 3 mariny to już taka kwestia, może się wydawać dyskusyjna. Też wygrają, ale to już może być strata jakiegoś marina. No kurczę, zobaczymy, bo tak jak ty zresztą, ja też uważam, że postawienie takiej agresywnej ekspansji jest sprawą ryzykowną. 2 mariny stracone, ale za adeptkę. Ale na stalkera i adepta, ojej, ale jest orakla, I to jest właśnie ciekawe, bo Krystianer, pamiętam, Hero Marine kiedyś do niego mówił na streamie, że on zawsze gra tą orakle jedną do kontroli i potem idzie w szybki Twilight i trzecią ekspansję. Jeżeli ma się kontrolę nad oraklą, można naprawdę powiedzieć, że ma się cały czas wizję na tym, co robi przeciwnik, ale właśnie ta dziura między ekspansjami, Heliony, Bas Batarii, ach. No to jest dramat. To jest bardzo, bardzo zły początek dla Krystianera, no chyba, że jakimś cudem straci... Sprytnie, bardzo sprytnie, ale no... O, co to za w ogóle szarady? Ten go co zblokował, ludzie! Boże, jaki jest sportowiec tego Krystianera! Bierzcie kamerę, bo to się po prostu powinno nagrać. To bardzo ładny ruch. Jestem
Jestem serio pod wrażeniem. Tylko 4 proby, ja myślałem, że to byłoby GG. Ja myślałem, że będzie 10 probek lekką ręką, ale to było naprawdę. Ale z drugiej strony Spirit tutaj nie będzie się zastanawiał i chwalił przeciwnika. Widowmind Drop jeszcze z Cloakiem. To może być GG. Oracle może nie mieć tyle energii na Revelation. To będzie naprawdę bardzo uciążliwe. Oj, tutaj są już odczuwalne straty. Ta jedna mina jest ciekawa, bo ona taka na zasadzie. Może to Protoss wyśle swoje proby, żeby je uratować, a tak naprawdę będzie potężna eksplozja. Boże, Christianer to jest. No. O, jeszcze złoto próbuje zająć. On to dzisiaj robił swoją drogą na Misza. 3 Revelation będą potrzebne, bo jeszcze mina jest w Medivacu. Oracle stracona. Ach, to wygląda... No... To nie jest kolorowo, no. Tak, lekko mówiąc, stracił bardzo cen. O Boże, tę minę. Jezu, kochany. Tam była druga mina? A idź pan, GG. No. Miny, syno, miny. I pozdro poćwicz, panie Protoss. Jezu, ale go Spirit tutaj zbeształ. Wziął za frag, wyprowadził za lokal. Panu już dziękujemy. Pan może się prześpi czy coś. Elgry, jak ci się komentowało pierwszą mapę? Ja jestem... bardzo dziękuję. Spirit ewidentnie wybrał przemoc, no. Obudził się i wybrał przemoc. O mój Boże. Nie... Był ten... Szczerze? Właśnie czasami ludzie się frustrują z tego względu, że dobra, krótka była gra. Może rzeczywiście, można na to narzekać. Ale dlatego sick place z tymi pylonami uważam, że było warto. To są takie chwile, no dobra, taka tricksterka, nie? Ale z drugiej strony fajnie to wyglądało. Jakby to się udało, to by było naprawdę mega imponujące. Rzadko tak jeszcze się na takim poziomie udają, no bo nie oszukujmy się, to no Spirit nie jest graczem, na którego można sobie porobić żarty, tak? No. Kiedy my się skupiliśmy na tych dwóch Helionach, leciały już miny, nie? Tak, kiedy on tam unikał klapsów od babci, leciał już dziadek, nie, z deską, więc to takie, wiesz... Kantem go, kantem. Tak, wyginanie się, no. Hardwire. Jak oceniasz tą mapę w ogóle w tym matchupie? O mój Boże. Jeszcze myślę o tym dziadku i babci, ale... Ale Hardwire... Piękna to mapa. No, na pewno, jeżeli dojdzie nawet do takiej blokady, jaką zrobił na poprzedniej mapie Spirit, to ma dużo lepsze możliwości Christianer, bo nawet jak zajmie tę ekspansję bliższą Terranowi, to nie powinno być tak źle. Ale na Blackburnie, no i Bayblock to skandal jest. No, to jest bardzo skandal, silne. No, to jest... No, ale Christianer trochę sam się wystawił, wiesz. Nie to... rozumiem, to no, może stres. No bo często się tego nie bierze pod uwagę, nie? Jak się gra w turnieju, to robi się rzeczy, których by się normalnie na ladderze nie zrobiło, kiedy się w piżamce siedzi i tam są jakieś żelki i chrupki. Dobrze. Prawy górny róg, reprezentant rasy terańskiej, który wychodzi tym samym timingiem z CV-ką co ostatnio. Spirit! Ależ polski nick. Dobrze. Kaizy Gaming. No pewnie zaczął tę mapę, ale zobaczymy, czy drugi zawodnik w kolorze niebieskim przerwie jego występ. Jest to oczywiście... Steamu Blazer, Christianer Szczęsny. Wszystkie gwiazdy szczęsne w tym kraju. Widzę, że Arty nie przyszedł przyjąć twojego miejsca. Tak, nie przyszedł, bo chyba był na tyle miły, że widział, że gra trwała tyle, co mniej więcej... A, no i będę nawet mówił co. Bo to mówimy o mnie. That's what she said. Ty to czytasz w myślach. Wcale nie. Niby tak spokojnie, ale... No ja masz o co chodzi. Family friendly streamer, wiadomo. No, i Spirit już tutaj dziabie Christianera, żeby znowu bliżej niego postawił ekspansję. No dobra, ale znowu, nie? Tą bliższą Terranowi bazę. Ja mam wrażenie, że to zawsze jest taka kłótnia wewnętrzna, nie? Czy zająć tutaj bazę i udostępnić Terranowi możliwość rotowania między pierwszą a tą bazą desantami, czy może jednak zająć tę bazę na godzinie 6, ale tutaj znowu też tak trochę dalej, może trochę ciężej, ale znowu ciężej też Terranowi rotować między ekspansjami. To zawsze jest taki dylemat Protossa, nie? Czy jedno, czy drugie. Christianer po raz kolejny w sumie podejmuje tę samą decyzję, co na Blackburn, czyli woli mieć te dwie bazy trochę tak powiedzmy, że krócej w dystansie powietrznym, ale niekoniecznie bardzo blisko lądowo. No ciekawe, czy jakoś to wykorzysta Spirit. Na razie chyba jednak normalnie. No jeżeli tą ekspansję postawił w tamtym miejscu, to wydaje mi się, że jasno do zrozumienia, że będzie szedł w Stargate, tak? No bo jednak ta droga będzie troszeczkę trudniejsza do przebycia, tak, na takiego rogala tak zwanego. aniżeli jednostką lądową. Wydaje mi się, ale teraz mimo wszystko, że Stargate byłby lepszy tutaj stawiany, znaczy według mnie, ale grany jest Twilight. Co o tym sądzisz? Bo to dosyć jest... Presja Terrana dosyć ciężka może być do wybronienia gra, otwierając Twilightem i kładąc ekspansję jeszcze bliżej Protossa.
Co uważasz? No, ja się jak najbardziej zgadzam z tą opinią, że jeżeli, znaczy jeżeli zrobi jednego stalkera tylko, to na przykład jak zagra jakiś Robo Forgate Blink, to będzie ciężko, ale jeżeli zrobi 2-3 stalkery, powiedzmy, że da się to dobrze zrobić, ale trzeba, nie wiem, może tu nawet mieć 2 stalkery na rampie, tutaj baterie, jakoś. Dwie baterie powinny być, bo albo ostatnia gra właśnie baterie, no trzeba czasem wydać, żeby zaoszczędzić, nie? I te dwie baterie mogły naprawdę w ostatniej grze przez te dwa heliony, które odwróciły na pewno uwagę, pokrzyżować ostro planę Spiritowi. Bardzo agresywnie wychodzi marinami. Ja nie mam takiej silnej psychiki, żeby tak daleko wychodzić marinami na adeptę. Lękasz się jakichś stalkerów, jakichś marinów? Shade'a między innymi, no bo jak tak daleko są mariny, to może się adept shade'ować i się martwi, że będzie STV. O, wow. Okay, to jest dobre dla bardziej chyba Christianera w tym przypadku. To jest inteligentne, ale jeszcze ja nie wiem do końca dla kogo. Ale sam to tylko dwie, no cofnął się. Ale on idzie po te proby, nie? 5 marinów dwuszatuje probę, więc... Czego nie rozumiem. Więc bateria tutaj dużo nie zmieni. Wydaje mi się, że nawet z overchargem, chociaż tutaj nie będę merki obstawiał. Damage już jest zadawany, Rico. Tak jest. Ajajajajaj. Ale mimo wszystko, te mariny już się spłaciły, nie? To już jest opłacalne jeszcze. O. To jest dopiero rozgrzewka, już dwie rodziny proby wymordowały, więc jest ciężko. Bateria się kończy, oczywiście nie w czasie. Nie może być za dobrze. Pięknie, no to bardzo mądre zagranie Spirita. Zagrane jest to samo co ostatnio. O nie. Boże, Spirit. Spirit mam wrażenie, że tutaj uznał, dobra, jakiś tam jakiś Protoss, jakiś Christianer. Zrobimy, wiesz... Jakieś tam miny, nie? Mm-hmm. Zadziała. Jest też oczywiście armory. No dla przypomnienia, jeżeli armory jest wybudowana, jest skończona, jest gotowa na mapie, to mina po wystrzale pozostaje niewidzialna. A że tak tutaj jeszcze oczywiście wypunktujemy, nie ma detekcji. Więc te miny będą w zasadzie no solą w ranie Christianera. No w oku, w ranie, gdzie tam sobie zażyczyć, bo... Szczerze mówiąc, tej sali szybko się nie pozbędziesz, nawet jak zrobisz te wallpylonami w naturalu. O Boże. No, Spirit, że tak powiem, mocno pokarał styl Christianera, bardzo mocno. No to jest po prostu rzecz... A Robo nawet nie ma w drodze. I z detekcją tutaj może, jakby stalkery mogły strzelać na oślep, to może by to minę trafiły. To musi być poniekąd frustrujące, że wie, że coś tam jest, ale nie może strzelić, nie? O. Tak, mam wrażenie, że w tym momencie już Christianer po prostu na zasadzie jakby osiągnąłem swoje miejsce, jest to miejsce trzecie, lepiej nie będzie, jak to mówią fachowcy. O! No, okay. Chociaż tyle. Chociaż ten Medivac, tak. No, ale też to nie jest rewelacja, bo tak naprawdę obrażenia już zostały... Boże, 22 proby, idź pan. A to dopiero początek gry. A to jest dopiero 6 minuta. Ale podoba mi się decyzja, bo wydaje mi się, że... No, ale Spirit też reaguje, czyta w myślach. Oni tu mają jakieś zdolności psioniczne w realu, to jest w ogóle niesamowite. No, Christianer robi proxy gate'a, żeby mieć szybciej stalkery. Blink jest, więc może spróbować... Po jednym marinie, jaka zmyłka, te bunkry to takie puste, że tam pajacyki może robić ten marin w tym bunkrze. Jest tank, są dwa bunkry. Jest timing i bardzo ładne wykorzystanie adepty dla wizji w high groundzie. I to jest świetny ruch. To jest bardzo dobry ruch. Może jeszcze przywraca wiarę w swoje szanse. W zasadzie Christian. O nie, nie, nie. Boże, jeszcze bunkier wyreprowadził. To jest dramat. To jest po prostu najgorzej. Szukasz szansy dla Protossa, widzę, ale no nie bardzo. Ja nawet nie pokazuję ekonomii Christianera, która pęka od kolejnego wystrzału miny. 12 probek do 42 STB, wiesz, naprawdę Spirit może, mam wrażenie, już tutaj zaklaskać i spokojnie zwycięży. Chociaż, no... Liberator na Blink Stalkery to też jest ciekawa opcja, ale wydaje mi się, że teraz to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że nie musi mu mordować. No, Liberator jest tak naprawdę do mordowania ekonomii, ale co ma mordować? To jest dobre pytanie. No miazgunia. Tutaj jeszcze jeden wystrzał miny będzie miał miejsce, wiadomo. No to już jest ponad 40 probek w siódmej minucie. W siódmej minucie tyle probek można zrobić? To nawet się da. Jest możliwość. Spirit tak beszta rywala, że nawet nie zbiera mułami inrałów. Uznał, ja tego Zelot nie potrzebuję. Zagrany został Maner Zelot. Tam biegnie biedny, wolny. Ma nadzieję, że jeszcze coś zobaczy chociaż, ale... Próba dobra. Zastanawiam się, czy jakby zagrał w tle Robo i zagrał tą spóźnionego obserwera, to mógłby próbować wrócić. No wydaje mi się, że teraz to jest... No nie, otóż nie. Nie smak troszeczkę. Mieliśmy nadzieję, że troszeczkę dłużej potrwają, ale dobre buildy wybrał Spirit. Bardzo dobre, tak. Bardzo dobra egzekucja buildów. Ogólnie dobrze robią chłopaki. Chłopaki dobrze robią, pozdrawiam. To była wręcz egzekucja Protossa.
No i co Engry? To już wiesz, co robić na Christianera, żeby wygrać. No, to jest idealny przykład tego, jak nie wygląda mój ladder. Jak nie wygląda moje PvP, ale jak najbardziej gratulacje dla Terana. Aż się łza wokół kręci, że... Tak, tak. Że Teranowi się udało. No, nie powiem, wzruszyłem się, bo jeden z pierwszych polskich turniejów, gdzie widzę Terana i będzie w finałach. Rzadko się widzi takie rzeczy i żałujcie też, że widzicie to przez internet, bo jakbyście byli tutaj w Realu, to byście byli świadkami naprawdę wyjątkowej egzotycznej sytuacji. Łzy tarańskie. Łzy tarańskie, ale to w końcu nie słone, nie? Tylko w końcu jakieś takie słodkie. Jakie to piękne. No dobra. Więc bardzo fajnie. Szybko, naprawdę poszedł ten finał drobinki dolnej. Szybko, nawet tak szybko Spirit uciekł z krzesła, że nie zdążyliśmy go popodziwiać. Kto kolejny gra? No finał. Finał, już finał. A ty już też po wojaku? Znaczy ja też jestem, ale... Cienki ze mnie zawodnik, cóż mogę ci rzec. A, nie no, bo ty sportowiec też w ogóle. Jezu. Bo Engry tak wygląda tak niepozornie, on naprawdę jest... Bo to Adonis, nie? Można by go postawić i rzeźbić od niego, nie? Naprawdę, to był jakiś szok. Przyszedł na LAN, wszyscy go macają.